Straty kwartalne Kredyt Inkaso mocno wzrosły rok do roku, kontynuując trend zwyżkowy. A co było głównym motorem poprawy wyników? Przede wszystkim poprawiamy naszą efektywność, jeżeli chodzi o obszar soft collection. Coraz lepiej wykorzystujemy narzędzia do tak zwanej miękkiej windykacji, do uzyskiwania coraz lepszych, wyższych odzysków. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o to, o naszą tą politykę prougodową. Dzisiaj już zarządzamy portfelem ponad 50 000 ugód, które stabilizują nam przychody i cały czas wzrasta nam poziom dotrzymywalności tych ugód. To jest naprawdę bardzo dobry rezultat, który osiągamy, jeżeli chodzi o dotrzymywalność ugód. To pokazuje kierunek, który wybraliśmy. To jest gwarancją stabilności naszych wyników. Czy spółka zamierza rozwijać współpracę z zagranicznymi podmiotami, które chcą zaistnieć w naszym regionie? Jak najbardziej. Konsekwentnie w naszej strategii założyliśmy sobie współpracę z podmiotami zagranicznymi, które wchodzą na rynek, a nie posiadają własnej infrastruktury. My naszą własną infrastrukturę i kompetencje w tym zakresie rozwijamy, rozbudowujemy. Jesteśmy gotowi znacząco jeszcze zwiększyć wolumen obsługiwanych spraw na zlecenie. Także jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie rozwiązania, tym bardziej, że to jest jeden ze sposobów dywersyfikacji naszych źródeł przychodów. Jak oceniacie Państwo potencjalny wpływ ustawy o kredytach walutowych, jaka znajduje się obecnie w Senacie, na branżę wierzytelnościową? W naszej ocenie te wszystkie zmiany zapowiadane, czy już wprowadzane zmiany, trwa już przecież proces legislacyjny, pokazują, że wcześniej czy później część portfeli hipotecznych, walutowych, które są nieobsługiwane, może trafić na rynek jako potencjalny cel inwestycyjny dla nas. Tak? Jesteśmy przekonani, że banki wcześniej czy później zdecydują się część przynajmniej tych portfeli nieperformujących hipotecznych sprzedać. Chcielibyśmy być aktywni tutaj w tym segmencie i sami albo też wspólnie z inwestorami aktywnie uczestniczyć w transakcjach zakupu takich portfeli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.